Po sobotnim przegranym meczu jeszcze tragedii nie było. Równo rok temu Chris Paul po trzech spotkaniach z AZS-em także przegrywał 1-2, a mimo to zdołał się podnieść. Niestety tym razem historia się nie powtórzyła. W niedzielę wrześnianie rozpoczęli od prowadzenia 5-0, zakładając rywalom 4 kolejne czapy. Akademików to nie zraziło, wyrównali na 8-8, a potem powiększali przewagę. Wykorzystując nawet beznadziejne, wydawałoby się, sytuacje. Gdy poznaniacy prowadzili 22-18, pomarańczowi wzięli się do roboty. Dzięki odrzucającej zagrywce Marka Wawrzyniaka nasi siatkarze zdołali wyrównać. Jeżeli są takie piłki, które mogą zmieniać obraz meczu i całej rywalizacji, to mogła nią być ta przy stanie 23-23. Wojciech Dziurkowski zaatakował po mocnym skosie i trafił w linię boczną, ale arbiter liniowy podniósł chorągiewkę, sygnalizując aut. Na nic się zdały protesty, słuszne jak widzimy teraz, dzięki powtórce. To gospodarze, a nie goście dostali piłkę setową i w końcu za trzecim podejściem wykorzystali okazję. W drugim secie wrześnianie wydawali się już pogodzeni z końcem snu w pierwszej lidze. Grali fatalnie, bez sportowej złości. Gdy Wojnowski upolował zagrywką Mateusza Iglewskiego na 17-11, stało się jasne, że tylko cud może uratować siatkarzy Wójcika. Ku uciesze kibiców poznańskich i zrezygnowaniu wrzesińskich cudu nie było. Kolejny set padł łupem AZS-u. W trzeciej partii wrześniński szkoleniowiec dokonał pokerowej zagrywki. Na pozycję atakującego w miejsce niemrawego Marcina Iglewskiego przesunięty został Dziurkowski. Na przyjęcie wyszedł Michał Paniączyk. Czy to za sprawą tej roszady, a może zbyt dużej pewności siebie akademików, nasi siatkarze przejęli inicjatywę. Wygrali pewnie trzeciego seta. Chris Paul wyraźnie prowadził także w czwartej odsłonie. Gdy Dziurkowski dał nam 23 punkt przy 19 poznaniaków, wydawało się, że będziemy świadkami tiebreaka. Nic z tego. Wrześnianie nie wykorzystali trzech piłek setowych. Ostatni punkt asową zagrywką zdobył Łukasz Murdzia. Nie tak się umawialiśmy, wrześniu miał grać dzisiaj bardzo dobry Marcin Iglewski, a tymczasem nie było najlepiej. No nie było najlepiej. Wczoraj było lepiej, dzisiaj było gorzej. Nie wiem, nie mogłem się jakoś chyba z Piotrem dobrze porozumieć w tych piłkach. No co nie zmienia faktu, że też powinienem pewne rzeczy piłki przeszanować. Nie wiem, jak nie potrafiłem wejść w ten mecz, jakoś tak, no dziwnie tak się stało. Takie życie, taki sport. Szkoda czwartego seta, może w piątym się dali radę i wrócili do wrześni. W tamtym roku my wygraliśmy, w tym roku Poznań. Nażną się Poznań i brawa. Zagrali bardzo dobrze taktycznie. Naprawdę chyba mieli nas bardzo dobrze rozpisanego, bo naprawdę ciężko się grało. Taki sport, no. Przegraliśmy tą konfrontację z akademikami słabszą głową czy słabszą formą? Ciężko cokolwiek powiedzieć na tą chwilę, no. Chyba wczoraj zawiodła głowa, dzisiaj chyba też, bo w końcówce bo prowadziliśmy 2 punktami czy 3 i przegrywamy ją, no. czyli chyba jednak głowa mimo wszystko. Szkoda, że nie mogłem pomóc, bo może bym coś wymyślił, no. Taka była decyzja trenera, szanuję ją, no trudno. Miejmy nadzieję, że w siatku koleżeń cały czas będzie i dostajemy jeszcze, być może jeszcze jedną szansę na ten awans. Zawodnicy Chris Paulu bardzo przeżyli przegraną.
czy i w jakim składzie zespół się odrodzi, okaże się niebawem.